jako osoba, która przeszła przez wszystkie straszne szczeble klasycznej edukacji na klasycznym instrumencie, zawsze chciałam burzyć tak po cichutku, a potem coraz mocniej stereotypy na temat klasycznych instrumentów. I zawsze mnie ciągnęło w te rejony bardzo mocno, aż się moje, prawda, tutaj marzenia ziściły w postaci Rafała, z którym dane mi było właśnie tego dokonać, mam nadzieję, przynajmniej po części. Jest jakiś wyraźny podział jakby odpowiedzialności w tym, co robimy. I nie ukrywam, że Karolina zajmuje się trochę melodią. Ja proponuję jakąś podstawę, a potem Karolina jest w stanie zbudować z tego niesamowite rzeczy.